Plany nowej wersji Unity, zagrożone nowe Grand Theft Auto i wiele więcej w tym wydaniu codziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek kilka szybkich newsów i ploteczek. Wyciek trailer nowej gry z Sonikiem. Sonic Toys Party mechaniką ma przypominać Fall Guys i zapowiada się, że będzie najeżona mikrotransakcjami. Przepraszam. NetEase produkuje ponoć hero shooter w stylu Overwatch, ale z postaciami z Marvela. Ostatnio już wyszła jedna gra usługa od Marvela i poszło im świetnie, prawda? No ale cóż. Project Maverick, który tworzy People Can Fly dla Microsoftu, jest najprawdopodobniej strzelaniną PvP na Unreal Engine 5. Wnioskuje się to z profilu poszukiwanych przez firmę pracowników. Shinji Mikami, twórca serii Resident Evil, The Evil Within, czy też Shadows of the Damned, założył nowe studio Kamui Incorporated. Nie zapowiedziano jednak, nad jakim projektem aktualnie pracują. Velan Studios, nowojorski deweloper, ogłosił wczesne etapy zwolnień w ramach reorganizacji firmy. Na Twitterze studio wyjaśniło, że nieznany zewnętrzny partner niespodziewanie anulował projekt, na którym pracowali. W ciągu najbliższych 60 dni zwolnionych zostanie 46 pracowników z zespołu liczącego 121 osób. To trudne czasy dla wielu niezależnych studiów, przyznało Velan, założony w 2016 przez Gue i Kartika Bale. Wcześniej założycieli Vicarious Visions. Ich debiutanckim tytułem było Mario Kart Live Home Circuit dla Nintendo, a następnie wydawali Knockout City w 2021 i Hot Wheels Rift Rally w zeszłym roku. Velan skupi się teraz na obecnych projektach, z których niektóre mają zostać wydane jeszcze w tym roku i będą dążyć do zawarcia nowych partnerstw. Studio wyraziło nadzieję na cofnięcie jak największej liczby zwolnień i zobowiązało się pomóc dotkniętym zwolnieniami pracownikom. Często witani ekranem startowym Unreal Engine lub Made with Unity przy uruchamianiu gier, Res Graham, doświadczony niezależny deweloper, twierdzi, że te popularne silniki nie zawsze są najlepszym wyborem dla niezależnych twórców. Podczas prezentacji na GDC 2024 zatytułowanej A Case for Making Your Own Game Engine, Graham opowiadał o zaletach budowania gier na własnej technologii za pomocą dostępnych narzędzi, takich jak frameworki i biblioteki, chociaż zaznaczał również pewne wady, o których deweloperzy powinni wiedzieć. Graham podkreślił, że posiadanie pełnej kontroli nad silnikiem i sposobem jego wykorzystania jest ważne, wskazując na długoterminową opłacalność inwestycji we własną technologię. Proponuje równoczesny rozwój gry i budowanie własnej technologii, ekstrahując niezbędne elementy w miarę potrzeb. Wspomniał o korzystaniu z różnych znanych frameworków i bibliotek, które współpracują ze sobą, pozwalając stworzyć coś, co działa specjalnie dla dewelopera z pełną kontrolą i głębszym zrozumieniem zwinnych silników gier, w sensie zwinnych mniejszych. Wskazał też, że korzystanie z tych narzędzi często wymaga znajomości C++, co może ułatwić proces rozwiązywania problemów. Graham przyznał, że istnieje wyższy początkowy koszt budowania własnej technologii, ale zauważył, że dla większych gier lepszą opcją mogą być takie silniki jak Unreal czy Unity, przytaczając przykład Cyberpunka. Ostatnim punktem było to, że niezależne gry mogą przesuwać granice i eksperymentować, zwłaszcza w innowacjach technicznych, co jest trudniejsze dla silników starających się zaspokoić potrzeby wszystkich. Tutaj mam trochę zgrzyt, dlatego nie do końca się może zgodzę z tym, gdyż indyki powinny być w miarę efektywne kosztowo i nie każda gra indie albo taka, która chce się plasować jako indie, jest w stanie zrobić sobie na tyle dużo własnych, że tak powiem, bebechów silnikowych, żeby poradzić sobie z tworzeniem swojego pomysłu, tak? Więc lepiej czasami wykorzystać przynajmniej do pierwszego projektu Unity czy Unreala po to, żeby nie musieć przechodzić tej bariery technologicznej, a jednocześnie, żeby stworzyć swoje własne dzieło. Tylko problem jest taki, że później ciężko zejść z takiego wygodnego narzędzia dalej. Natomiast no, jeżeli ma się oczywiście pieniądze i czas, no to można robić wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o efektywność kosztową i odpowiednio dobrany rozmiar projektu, to nie zawsze to jednak ten własny silnik jest dobrym rozwiązaniem. Tworzenie własnego silnika jest trudne, jest skomplikowane. Jeżeli chce się stworzyć coś naprawdę dużego, to jest jeszcze kilkukrotnie trudniejsze. Jest taki kanał The Cherno na YouTubie, gdzie były pracownik DICE, o ile dobrze pamiętam, tworzy swój własny silnik. On go tworzy już latami, a to jest naprawdę doświadczony programista. Więc
Tam potem możecie sobie zobaczyć, ile czasu on nad tym siedzi, żeby uzmysłowić sobie, ile to jest pracy. Więc jasne, znajomość technologii, a zwłaszcza właśnie C++, która jest bazą praktycznie każdego silnika, prawie każdego, bo teraz jeszcze Rust wchodzi, no jest mimo wszystko tą pierwszą umiejętnością. Druga sprawa, jeżeli wie się, z czego skonstruowany jest silnik i dostaniemy jakiś błąd w trakcie już działania istniejącego jakiegoś silnika, chociażby Unreala, łatwiej zrozumieć jest, co się tam dzieje, co można poprawić, więc próba przynajmniej budowania własnego silnika w celach edukacyjnych jest zdecydowanie dużą zaletą, bo dzięki temu też łatwiej zrozumieć inne. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, ale postaram się też odpowiadać na bieżąco. Bethesda potwierdziła, że prace nad The Elder Scrolls 6 trwają. W ramach obchodów 30-lecia serii firma podzieliła się krótką informacją, mówiąc, że gra jest w trakcie produkcji i że wczesne wersje gry w Tamriel budzą radość, ekscytację i obietnicę przygody. Pierwsza gra w serii The Elder Scrolls Arena została wydana w 1994, a ostatnia Skyrim sprzedała się w ponad 60 milionach egzemplarzy. The Elder Scrolls 6 zostało zapowiedziane w 2018, ale jest jeszcze za wcześnie na szczegółowe informacje. Gra jest następną dużą produkcją po Starfield, która ukazała się we wrześniu. Dyrektor serii Todd Howard wyraził nadzieję, że gra stanie się ostatecznym symulatorem świata fantasy. Więcej informacji można spodziewać się kilka lat po premierze Starfield. I ostrożnie bym podchodził do tego, co Todd Howard mówi, ale podejrzewam, że no Bethesda jednak wyprodukuje kawał ciekawego RPG-a. Zobaczymy tylko, jak będzie tutaj z jakością i z technikaliami, bo zajeżdżają już naprawdę ten przestarzały silnik do oporu. Plotki sugerują, że Resident Evil 9 może przyjąć postać otwartego świata. Oparte to jest na informacjach od znanego insidera Aesthetic Gamera, znanego jako Dust Golem. Według jego wypowiedzi Capcom doskonali swoją wersję Resident Evil Engine, czy Re-Engine, aby stworzyć doświadczenie w otwartym świecie, co było rozwijane podczas pracy nad Dragon's Dogma 2. I tu właśnie, tak patrząc na to, że tam były problemy z technikaliami, to mam na razie wątpliwości, że to się nadaje stricte na tak dużo otwarty świat i o wysokiej interaktywności. Wciąż parę systemów jest tam imponujących, natomiast no, tam jeszcze jest dużo, dużo pracy. Ta zmiana w Resident Evil 9 nie byłaby całkowicie niespodziewana, biorąc pod uwagę, że Resident Evil Village zaoferowało graczom możliwość poruszania się między kilkoma dużymi, półotwartymi obszarami. Capcom nie skomentował jeszcze tych plotek, nie ogłosił też oficjalnie swoich planów dotyczących następnego elementu serii Resident Evil, ale być może ten progres faktycznie gdzieś tam będzie postępował i dostaniemy otwartoświatowego Rezydenta na koniec serii o Wintersie, bo ile dobrze kojarzę, to właśnie tam tercjami idzie Rezydent, także może być interesujące. Stany Zjednoczone wniosły pozew przeciwko Apple, oskarżając firmę o nielegalne ograniczenie konkurencji i posiadanie monopolu na rynku smartfonów. Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że Apple uniemożliwia deweloperom oferowanie aplikacji do gier w chmurze w App Store, co zmusza ich do kupowania droższego sprzętu. Argumentuje, że gdyby gracze mogli strumieniować gry przez aplikację w App Store, mogliby grać w wizualnie imponujące gry na starszych urządzeniach Apple, zamiast musieć aktualizować sprzęt do droższych i potężniejszych modeli. Pozew oskarża Apple o blokowanie aplikacji do gier w chmurze z tego powodu, twierdząc, że firma wykorzystywała swoją władzę nad dystrybucją aplikacji, aby skutecznie uniemożliwić deweloperom trzecim oferowanie gier usług w chmurze jako natywnej aplikacji na iPhone'a. No może być ciekawe w takim razie, bo to trochę się zmienia tutaj faktycznie to postrzeganie tego, jak wygląda granie w chmurze na telefonach. Może być interesująco, zwłaszcza, że jak już tyle korporacji dostanie po łapach, no to ostatecznie telefony staną się pełnoprawną następną maszynką do grania w chmurze na może dowolnej platformie. Byłoby ciekawie, no już mamy ten Xbox Cloud, on nie jest idealny, ale do paru gier na pewno się solidnie sprawdza. Zobaczymy jak zresztą, no i jak Apple tutaj spróbuje się wykręcić z tego, żeby zapłacić karę, tudzież pójść na ugodę. Może być interesujące.
Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee tu, wsparcie przez super podziękowania, super czata lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Podczas panelu na GDC zespół odpowiedzialny za The Legend of Zelda Tears of the Kingdom z Nintendo udzielił więcej informacji na temat systemu fizyki, który umożliwił tworzenie niezwykłych konstrukcji w grze. Kluczem do tego były latające konie i filozofia pomnażania rozgrywki, która zachęcała do eksperymentowania z obiektami i akcjami, tworząc różnorodne scenariusze. Jednym z wczesnych prototypów była sytuacja, w której koń z wozem niespodziewanie wzbijał się w powietrze po załadowaniu tam kamienia. Takahiro Takayama, programista fizyki, podzielił się wyzwaniami napotkanymi podczas dostosowywania obiektów do określonych zasad, co często wymagało współpracy całego zespołu i priorytetyzowania funkcjonalności nad projektem artystycznym. I faktycznie można powiedzieć, że Legend of Zelda Tears of the Kingdom jest pewnym osiągnięciem technologicznym, żeby tak złożona gra systemowo działała na takim badziewiu jak Switch. W sensie nie mówię, że cały sprzęt jest zły, absolutnie. Sam posiadam Switch, jestem z niego zadowolony, ale to jest naprawdę stara maszynka. Natomiast to, co się tam dzieje w środku, jeżeli chodzi o grę, wielu twórców wręcz jak patrząc na to, co można tam robić, twierdzi, że to jest niemożliwe, że to tak działa. No i faktycznie jest to imponujące, w jaki sposób może tam oddziaływać fizyka, że mamy cały system ENCI w świecie, który jest zarejestrowany, można cofać ich stan fizyczny. Wszystko dzieje się zgodnie z takimi samymi zasadami, każdy przedmiot dotyczą te same zasady, co z kolei generuje bardzo dużo różnych emergentnych mechanik. Więc w istocie Legend of Zelda pod kątem połączenia designu i technologii, mimo że no, graficznie i wydajnościowo to jest tragedia miejscami, no dalej potrafi imponować właśnie tymi pewnymi zaimplementowanymi elementami. Stąd mogę szczerze polecić, jeżeli ktoś lubi właśnie gry z bogatą warstwą systemową, żeby spróbować zagrać mimo pewnych oporów pod kątem technologicznym czy pod kątem art stylu, to warto po prostu pograć w tą grę, żeby zainspirować się pewnymi ciekawymi rozwiązaniami. Premiera rozszerzenia Final Fantasy XIV Dawn Trail została zaplanowana na tydzień po wydaniu DLC do Elden Ring, co, jak sugeruje producent Naoki Yoshida, nie było przypadkiem. Early Access, 本当はもう1週間前にしたかったんですけど. So with this early access start date, we actually wanted to start it a week earlier. Elden Ring DLC. Na PAX East Yoshida ogłosił, że Dawn Trail będzie dostępny od 28 czerwca dla osób z wczesnym dostępem, a pełna premiera odbędzie się 2 lipca. Termin ten został wybrany, biorąc pod uwagę premierę DLC do Elden Ring. Jak to sam Yoshida powiedział, daję wam tydzień. We figured everybody would be interested in playing the Elden Ring DLC. その代わり1週間です。I'll give you 1 week. Aby ten dodatek eksplorować przed zanurzeniem się w świat Dawn Trail. Yoshida żartując dodał, że decyzja ta nie była podyktowana jego własnym pragnieniem zagrania w DLC do Elden Ring, ale umówmy się, akurat patrząc na to, jak Yoshida podchodzi do tego, jak mówi o swoich grach, jak je projektuje, jak dowodzi zespołem i patrząc na jego karierę przez lata, on sam ewidentnie jest graczem i rozumie potrzeby graczy. Poza tym nie jest to do końca biznesowo uzasadnione, żeby wydawać oficjalnie grę w tym samym momencie, kiedy wiadomo, że Elden Ring jest jedną z popularniejszych gier ostatnich lat, ma ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy, więc tym samym to byłaby głupota, ale z drugiej strony można to właśnie też sprzedać pod takim kątem, że no słuchajcie, wiadomo, wszyscy będziemy grali w Elden Ringa, wszyscy jesteśmy graczami, wszyscy lubimy RPG, więc w takim razie daję wam tydzień, a potem możecie zagrać w moją grę. I to jest na zasadzie no, takiego puszczenia oka, ale też wykazania pewnego takiego zainteresowania branżą, potrzebami graczy i pokazania, że jest się takim równym gościem. Jest parę osób faktycznie w branży, która potrafi tak dobrze przynajmniej tą postawę sprzedać, czy ją faktycznie realizuje, jest z tym różnie, natomiast tutaj w przypadku Yoshida akurat wydaje mi się, że no, jest faktycznym pasjonatem i dobrze, że
rozumie potrzeby graczy. Kilka dni temu Kotaku poinformowało, że premiera GTA 6 może zostać opóźniona do końca 2025 lub nawet 2026 roku, co budzi obawy wśród wyższej kadry Rockstar Games. Jeden z powodów tej sytuacji miał być powrót pracowników do biura. Jednak Max Stroh, redaktor naczelny Insider Gaming, zaprzeczył tym plotkom. Po zasięgnięciu informacji u kilku źródeł dowiedział się, że produkcja gry idzie zgodnie z harmonogramem i jakiekolwiek sugestie opóźnienia na tym etapie rozwoju są czystą spekulacją. Tom Henderson również skomentował te doniesienia, twierdząc, że Kotaku próbuje namieszać, bazując na raportach Bloomberga. Na razie warto wierzyć faktom. Rockstar obiecuje GTA 6 na rok 2025. Studio dąży do perfekcji i wyda grę, gdy spełni oczekiwania, więc samych deweloperów. Więc miejmy nadzieję, że tak się stanie. Czy to faktycznie powstanie na pewno w 2025? Taki na pewno mają plan. Gra ma być monumentalnych rozmiarów, ale nie bez powodu. Rockstar sprowadza wszystkich ludzi do biura, by rozwiązać problem chociażby z wyciekami, które ostatnio miały miejsce. Gorzej, że sami pracownicy na właśnie takie informacje żartują, iż będą 5 dni w tygodniu pracować w biurze po to, by na spokojnie przez weekend popracować w domu. To jest akurat tragedia, bo akurat Rockstar ma dość dużą, rozległą historię tego, że jednak pracownicy tam bardzo mocno pracują po godzinach, crunchują, nie widzą swoich rodzin, więc no nie jest to najzdrowsza kultura pracy. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify, pojawi się na nich ankieta lub pytanie. Zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę mi pomoże docierać do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Podczas trwającego GTC 2024 Unity Technologies przedstawiło obszerną prezentację omawiającą najnowsze aktualizacje silnika Unity oraz bliższe spojrzenie na Unity 6, nadchodzącą wersję Long Term Support. Po raz pierwszy zapowiedziane na Unite 2023 Unity 6 ma wprowadzić usprawnienie wydajności, przyspieszenie tworzenia gier wieloosobowych, wsparcie wczesnego dostępu dla web GPU oraz głębsze wsparcie dla urządzeń rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. Unity ma na celu maksymalizację wykorzystania CPU GPU, przyspieszenie tworzenia gier wieloosobowych i wprowadzenie kolejnego poziomu funkcjonalności mobilnych, innowacyjne wsparcie urządzeń VR oraz AI. Na GDC zespół wyjaśnił, jak ulepszone potok renderowania, narzędzia do tworzenia shaderów i efektów graficznych oraz narzędzia AI mogą pomóc w osiągnięciu imponującej jakości i skalowalności grafiki. Zaprezentowano nowe narzędzia, takie jak Multiplayer Center i Play Mode. Omówiono nadchodzące narzędzia współpracy, tak jak Unity Cloud z Azure i aktywny czat Muse. Zaprezentowano również Adaptive Prop Volumes, które zapewniają lepsze, ciekawsze scenariusze świetlne, jeżeli chodzi o poziomy. Tutaj chodzi o sposób oszczędzania światła, tak żeby nie liczyć w całym świecie, powiedzmy, pewnych źródeł światła, co potrafi zaoszczędzić czas na GPU i CPU. Też częściowo tam się wypala światło właśnie na pewnych elementach po to tylko, żeby jak najwięcej oszczędzić, a jednocześnie zapewnić bardzo ładne elementy właśnie świetlne, efekty świetlne, zwłaszcza, że Unity samo w sobie nie ma takiego systemu Global Illumination jak chociażby Unreal. Unity nie wprowadza ogromnych rewolucji, a raczej ewolucji istniejących rozwiązań. Dużym krokiem jest na pewno wykorzystanie WebGPU, by gry przeglądarkowe mogły lepiej utylizować karty graficzne. Z pewnością zwrócono uwagę na to, by render silnika był lepiej przygotowany do wyświetlania większych światów, a nowa wersja ma też usprawniony upscaler. Widać też kierowanie się w stronę gier wyższej jakości niż mobilne, oferując dodatkowe atrakcje graficzne, zwłaszcza dotyczące właśnie modeli oświetlenia. Wciąż w silniku nie ma wirtualizacji grafiki czy globalnego systemu iluminacji poziomu Nanite czy Lumen z Unreala, pomijając chińską wersję, ale o tym mówiłem w ostatnich odcinkach.
Najbardziej zastanawiającym i wyróżniającym elementem silnika jest coraz większa integracja z generatywnym AI od kodu przez wsparcie po generowanie asetów w systemie Muse. Następnym poziomem jest Sentis, AI aktywne w trakcie gry, by reagować na zachowania gracza. W praktyce wygląda to jak generatywne tworzenie zachowań wedle ustalonych schematów. Wciąż jest to dość innowacyjne podejście. Wszystko to funkcjonuje na bardzo, bardzo podstawowym poziomie, ale sprawia, że prototypowanie jest niezwykle szybkie. Próbowałem tam testować i obserwować, jak wyglądają te eksperymenty i no nie nadaje się to do produkcji, ale na pewno przyspiesza prototypowanie. Dla mnie chyba największą zmianą jest fakt, że Data Oriented Technology Stack, więc architektura Entity Component System będzie od startu w stanie produkcyjnym, a nie jak do tej pory eksperymentalnym. Stawiam, że w końcu twórcy przepisali też wnętrzności silnika tak, by też mogli wykorzystywać tę technologię dla podniesienia wydajności całego silnika, czyli to jest to właśnie Data Oriented Programming, żeby gameplay też wykorzystywał wiele wątków. Unity ze względu na bardzo mocne wykorzystanie przez deweloperów mobilnych nadal jest bazą technologiczną dużej części całościowego obrotu branży. Do tej pory utarło się, że gry mobilne, dwuwymiarowe i VR to w dużej mierze domena Unity, a produkcja filmowa, inżynieryjna, gry trójwymiarowe o dużej skali i wysokiej jakości AA i AAA to jest domena Unreala. Mimo, że zespół Unity jest około 2 razy większy niż Unreala, nadal w tej kwestii Unity nie jest w stanie od lat dogonić Epica i zmonopolizować rynku, a problemy ze sprawną produkcją kolejnych wersji silnika i bałagan, jaki ma miejsce przy aktualizowaniu projektów oraz zamknięta struktura silnika zniechęca wielu deweloperów, że już nie wspomnę o ostatnich próbach gmerania w modelach monetyzacyjnych. Dużym minusem silnika jest fakt, że nie prowadzą aktywnie komercyjnego projektu, który jest dowodem na sprawne funkcjonowanie i aktualizowanie wersji, jak ma to miejsce w przypadku Unreala i Fortnite'a. Co prawda Unity wypuszcza projekty przykładowe, ale to nie to samo. Presja komercyjnej zawartości projektu wymusza skupienie się na praktycznym przełożeniu innowacji i zmian oraz odpowiednio sprawnego systemu aktualizowania wersji. Mam nadzieję, że ujednolicenie wersji i zrezygnowanie z edycji rocznych, czyli tych 2021, 2023 i tak dalej, to nie tylko zmiana nazwy, a faktyczne uporządkowanie planu produkcyjnego, gdyż konkurencja mocno im depcze po piętach, a pojawia się nowa chociażby w kwestii indyczej zawartości programowania, czyli Godot, które powoli jest bardziej zachęcające dla mniejszych deweloperów niż kiedykolwiek wcześniej. I to wszystko w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Deva.